W ścianie należy wykuć taką wnękę. Wnęka powinna być kształtu nadproża, tak zwanej elki. Jak najdokładniej ją należy wykuć, przypasować, czy dobrze wejdzie, czy będzie dobrze pasować. I możemy zabrać się za wklejanie. Siemanko, witam wszystkich. Właśnie chcemy pokazać, jak żeśmy tu przerabiali te drzwi. Drzwi budynku 40 lat temu, który został tam wybudowany jeszcze przez moich rodziców. Był właśnie z takim wejściem malutkim. Nie wiem, czemu tak zrobili, ale trzeba było pokłony walić, żeby wejść przez ten otwór. Żeśmy postanowili zmienić to i wstawić drzwi standardowej wysokości. Jak to zrobić, żeby to się nie zawaliło? Właśnie w ten sposób. Trzeba najpierw wykuć taką wnękę. I zalecam to zrobić z dwóch stron oczywiście, ale nie zrobić tego z dwóch stron na raz, tylko z przerwą jednodniową taką. Dlatego, że jakbyśmy podkuli z dwóch stron jednocześnie, to praktycznie tej ściany nic nie zostaje tam i mogłoby się obsunąć. Czyli najpierw musimy właśnie wkleić jedną stronę, tutaj jak już widać na filmie, wysmarować wszystko klejem dookoła. Klej jakiś na cemencie, do glazury, jakikolwiek. Nie żałujemy tego kleju. Wysmarowujemy całą wnękę. Od góry przede wszystkim. Najważniejsze te części cegieł, które mają leżeć na nadprożu. Tak jak myśmy murowali od nowości, no to musi te miejsca być dobrze wysmarowane. Zresztą w ogóle smarujemy całe nadproże, całą wnękę. Dokładnie, z nadmiarem, z klej taki nie za mocno gęsty, bo będzie ciężko jego wpasować. Takie masełko takie trzeba zrobić. Smarować, a tutaj jeszcze trochę placków, tak, jak się włoży to nadproże, ten klej się wyciśnie i po prostu będzie taka lita ściana, wyjdzie tak jakby było zalane tym superexem. Dociskamy wszystko, wyciska się pięknie, ładnie otworami. I tam jeszcze pod tym nadprożem, nie wiem czy zwróciliście uwagę, są takie otwory wykute, dwa, i one pełnią dwie funkcje. Wkładamy właśnie tutaj te ściski, takie stolarskie, i możemy docisnąć te nadproże mocniej, ten klej jeszcze tam dokładniej wszędzie dojdzie, w każdy zakamarek. A druga funkcja pełni taką, że jak się będzie kuć na drugi dzień, drugą stronę, to poziomica wymiar można przenieść przez ten otwór. Także pomocna rzecz. No i tam resztki wysmarować i gicior. I tak to wygląda już po ukończeniu. Stare nadproże wycięte, nowe wstawione. I tu ciekawostka na koniec. Zobaczcie, ile prętów nadproży się działo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 prętów włożyłem. Tak to się robiło. Pozdrawiam i do następnego.